Cześć, witam Cię u mnie w pokoju. Dzisiaj zajmę się takimi trzema technikami, trzema sposobami na to, jak przestać analizować. Tak, sporo osób tak ma, ja też tak często mam, że analizujesz cały czas, myślisz. W końcu przeradza się to w coś takiego, że Ty już nie chcesz tego analizować, że w sumie te Twoje myśli są takie, wiesz o tym, że one są jakby bez wartości, że już masz taki dosłownie kocioł w głowie, że nic z tego nie wynika, a te myśli się kręcą, knębią, wymyślasz niby z tej strony, z tej, a jakby to było tak, a tak. Nie sprawia ci to jakby kompletnie te analizowanie już takiej przyjemności. Chciałbyś jakby to wyciszyć, wygłuszyć to, jakby to uspokoić. I są sposoby na to, jak to zrobić. Wiem po swoim przykładzie i zabieramy się do roboty. Więc pierwszy sposób taki, który ja polecam, jest czytanie książki. Niekoniecznie słuchanie audiobooków, bo często przy audiobooku jest tak, że po prostu wiesz, to leci sobie gdzieś tam w tle, ale ty jednak myślisz. Z książkami jest podobnie. Może być tak, że ty wiesz, czytasz tą książkę, ale ty jednak analizujesz, jednak myślisz o czymś innym. Więc no niestety, musisz się trochę przyłożyć do tej książki. Weź taką książkę, mam nadzieję, że czytasz książki, ponieważ no, jest to mega dobra rzecz, która pomaga naprawdę w rozwoju. Jeżeli tego nie robisz, to Cię serdecznie do tego zachęcam. No i bierzesz taką książkę, która Cię interesuje, która daje Ci jakiś temat. Może być to temat, który jest inny od tego akurat, co teraz analizujesz. I wejdź w tą książkę, skup się na niej. Rozmyślaj nad tą książką. Wtedy będziesz miał jakby nawet i tak dalej będziesz analizował to, co mówi autor, będziesz analizował ten temat, ale one będą szły już z innego momentu, nie będą szły z tego takiego, wiesz, zgiełku tych myśli nieuporządkowanych, tylko no właśnie z takich jakby uporządkowanych myśli, tak? Będziesz myślał nad tym inaczej, bardziej trzeźwo, jakby inaczej spojrzysz na to. To pozwoli ci jakby zająć się czymś innym, wygłuszyć te myśli, odpocząć w twojej głowie od tego wszystkiego. A o to chyba ci chodzi. Drugą taką rzeczą, i przy której też będziesz musiał troszkę się namęczyć i jeżeli tego nie robisz, również się do tego zachęcam, jest medytacja. Nie wiem, czy słyszałeś o medytacji, może ci się wydawać to coś odjechanego, że wiesz, to mnisi gdzieś siedzą, medytują i nie wiadomo co to jest, jakieś wielkie czary mary wyłączają mózg i tego nie potrafisz i nigdy nie zrobisz. Otóż nie, medytacja nie polega na, nie wiem, całkowitym wyłączeniu mózgu. Polega na tym, że odprężasz się i jakby obserwujesz swoje myśli, pozwalasz im przepływać, one sobie idą, przychodzić jakaś myśl, a co ja bym robił, ale nie zajmujesz się tą myślą, nie wchodzisz w nią, a co ja bym robił jutro i no, może tamto, nie, a co ja bym robił i dalej, przychodzi następna myśl i nie zajmujesz się nią, nie wchodzisz w nią, obserwujesz, patrzysz sobie, że przyszła taka myśl. Są różne techniki medytacji, no, to nie jest nagranie, które poświęcę na, jakby całe na medytację, ale na przykład słuchanie swojego oddechu, obserwowanie oddechu. Wtedy wiesz, jakaś myśl ci przychodzi, ty już jakby zaczynasz odpływać, ale dalej, o, wydech, wdech, wydech i myślisz nad tym. Pozwolić się to wyciszyć. Ja sam tak robię. Często mam tak, że po prostu analizuję, myślę i naprawdę kiedy to wszystko już jest takie, że wiem, że to nic z tego nie będzie, nic to nie przyniesie żadnych pomysłów, bo jakby kręcę się w kółko tymi myślami. Przychodzę, siadam, nawet wystarczy 10 minut na medytację i chociaż i tak odpływasz, to jakby uspokoisz tą falę wzburzoną, ona osiądzie i możesz inaczej myśleć. Startujesz jakby, wstajesz i startujesz jakby od nowa. Od nowa, nawet jeżeli miałeś jakiś problem, który wymaga analizy, teraz spojrzysz na niego bardziej właśnie trzeźwo, jakbyś dopiero wstał, wyspał się i to może by się uspokoiło i inaczej na to patrzysz. Więc jeżeli chcesz zacząć medytować, jeżeli tego nie robisz, to dowiedz się mniej więcej, jak, co to jest medytacja, jak to robić. Zacznij tego próbować. Trzecie rozwiązanie, które jest też dosyć ciekawe i które lubię stosować, jest to, abyś zapisał te myśli. Weź kartkę, kiedy na przykład to wszystko już cię dręczy, coś analizujesz, weź kartkę, weź długopis, znajdź 5 minut, usiądź przy biurku i zapisz to, co cię nurtuje. Zapisz sobie, korzystając z odpowiednich pytań, zadaj sobie dobre pytania, które pomogą ci to wszystko uspokoić. Zadaj sobie pytanie, co analizuję, o czym myślę, co jest problemem, jaki to jest problem,
i zapisuj to na kartce. Jeżeli zapiszesz, że na przykład, nie wiem, boisz się czegoś, że nie wiem, zwolnią cię z pracy, to zapisz sobie, czego się boję. Boję się, że zwolnią mnie z pracy. Dlaczego się boję? Zapisz sobie, co może się stać, na przykład, kiedy mnie zwolnią z pracy. Co mogę zrobić, żeby mnie nie zwolnili z pracy? Zapisz sobie te myśli. Kiedy spojrzysz na nie na kartce, będziesz miał je uporządkowane. One będą w ogóle inaczej wyglądały. Wiesz, bo nikt nie będzie przychodził ci nagle i dopisywał z boku jakiś rozgałęzień do tego. A tak jest z twoimi myślami. Skupiasz się na jednym problemie, analizujesz coś i zaraz dochodzi inna myśl. Bum, bum, z tej strony, z tamtej. I nie wiesz, gdzie jesteś. Nie wiesz dokładnie w sumie już, co analizujesz. Nie wiesz, co się dzieje w tej głowie. Spisz to na kartce. To może się wydawać trochę dziwne, ale to pomaga. Jeżeli na przykład analizujesz jakieś, nie wiem, jutro, co będziesz robił, również możesz z tego korzystać. Zapisuj sobie to, bo nieraz, wiesz, zaczynasz już myśleć o czymś innym, potem myślisz, czego ja zapomniałem, coś jeszcze miałem zrobić. Możesz sobie zapisywać. Jest mnóstwo technik na pisanie. Ja sam prowadzę kalendarz, na przykład zapisuję sobie codziennie wieczorem, albo, znaczy ja robię to trochę inaczej, ale na przykład codziennie wieczorem możesz sobie stanąć gdzieś i zapisać w kalendarzu, co jutro mam ważnego do zrobienia i zapisz sobie te najważniejsze rzeczy. Potem w ciągu dnia sprawdź, czy je zrobiłeś. W tym momencie analizowania o wszystkich będziesz pamiętał, a możesz się bać, że zapomnisz jutro. Kiedy je zapiszesz, jutro otworzysz ten kalendarz, będziesz spokojny, zrobisz wszystko, co masz zrobić. To tyle. Mam nadzieję, że pomógł trochę ten film. Jeżeli pomógł, zachęcam Cię do subskrypcji. Jeżeli Cię interesuje taki kanał, taka forma, zachęcam Cię. Zachęcam Cię do dania łapki w górę, ewentualnie komentarza. Pozdrawiam. Cześć.